No i znów. Ach, te tit. Baja. Płyń. Mamy tym razem. O, ładna łopata. O, leszczyk mile widziany. Drodzy Państwo, na kukurydze przy brzegu, tam gdzie wziął ten karp. Już pomalutku. Ładny leszek. Zobaczcie, na trzy kukurydze. Ładny. No zawsze to coś innego niż te jesiotry. Baja. Płyń. Wędkujemy dalej. Mam karpia. Znów spod brzegu. Na dwie kukurydzki. No też będzie fajny. Bo widać, że jechało. Żrzt, od razu. Akcja. No i będzie fajny. Fajny będzie. A jak wyjmę, zobaczycie. Wszystko suszę, nawet fotel z nocy suszę. No i zobaczymy. Wolę tak dłużej poczekać na branie, godzinę, dwie. I ryba wtedy jest już fajniejsza. No to powinno chodzić, a nie cały czas co rzut, nie naciągnie się tit i jesiot. Zobaczymy co to, jaki ten karpik teraz będzie, ale na bank karp. No bo tak jechało, że aż kija wygięło, ale nie spadł ze stojaka. No zobaczymy czy większy, czy mniejszy. Może być mniejszy, ale karp. Zobaczymy jaki. Zobaczymy jaki. Nie ma co się spieszyć, bo praktycznie on sam się zapiął. Nawet nie zacinałem, tylko podniosłem kija. Nawet nie wiem jak jest wkuty, wpięty. Jedzie, jedzie. Nie ma co się spieszyć. Pomalutku, powolutku. Jest pora fajna. Nie pada, nie jest za ciepło, więc warunki są do
wyholowania tej ryby. Tylko pomału, nie ma co się spieszyć. Naprawdę. Jaka by nie była, ale nie chcę jej stracić. Nie chcę jej stracić. Dwa ziarenka malutkie, mały haczyk, dwunastka tam jest. Dranowski hak, dwunastka. I dwa ziarka takiej kukurydzy. Karpik goły. Jaki by nie był, ale cieszę, że karp. Niż te jesiotry, których już trochę złowiłem przez te dwa dni. Dwa dni. Czwartek, piątek, dzisiaj sobota. Przez trzy dni praktycznie, co łowię. Przykręcę trochę hamulec, ale niedużo. No ten z wariatów nie jest duży. Ale walczy o życie, jak to się mówi. Więc nie ma co się spieszyć. I wezmę tym złamanym podbierakiem. Go wyholuję. Jeszcze. Już jest prawie zmęczony. Nie jest duży. Gdzie jest to pęknięte, w połowie muszę trzymać. Jest już gotowy. Już się podniósł, już praktycznie jest gotowy. Tylko sztycę mam za krótką teraz, bo jest złamana, nie? Teraz jak wyjdzie do góry i go już naprowadzę. Jeszcze. Ach, jeszcze. Sztyca za krótka. Pociągniemy go, ale ryba już jest zmęczona. Jeszcze. Jak to się mówi, walczy o życie. Nie jest duży, ale...
No, ach, za krótki. Brakło mi 30 cm te ułamane. Już by był mój. A nie chcę tym złamanym łapać. No, zobaczcie, do czarnego jest łamane. Wybiera z kowrotka cały czas. Ja nie mogę zakręcić, za mały haczyk. No, spróbuję go teraz wziąć. No chodź do Pezusia. Dobrze, nie? Dobrze, nie jest duży, drodzy Państwo, ale jest. Maluszek, ale jest. Delikatnie zapięty. No dał mi popalić z tych wariatów. Przecież nie jest duży. 20, 80. Dobrze, nie męczymy już ryby. Chodź już. Baja. Płyń. Z tych wariatów. No. Baja. Cześć. Dzięki Ci za walkę. Ładny jesion. No, kolejny dzisiaj. Tak mówię, drodzy Państwo, nie jestem z tego powodu zadowolony, bo przyjechałem na karpie, amury, a tu jest bardzo dużo wpuszczone jesiotra i one cały czas biorą. Jak Wam pokazałem, cały czas. Inna przynęta nie może podejść. Ładne ryby, jesiotry nie za duże, no ale cały czas tylko one. Zobaczcie, kolejna klucha, żółty cukiereczek, podkarpia, no i taki mięsisty jesiotr. Nie wiem ile, ale zobaczcie, jeszcze tyle przede mną dni wędkowania, a tu jesiotr. No i rzadko jakiś karpi. Mam jesiotra. Zobacz, jaki ładny, ale dublet, szybko muszę je wypuszczać, bo tam mam, jedzie tam. Tu na kukurydzkę będzie prawdopodobnie karp, bo znów na te dwie kukurydzki małe, co pokazałem, nęciłem i od razu wyjechało, czyli dublet kolejny i karp, ale zobaczymy jaki, pomalutku Pyzuś. Więc idę i zobaczymy, co z tym złamanym koszem. Na bank będzie karp. Tylko zobaczymy jaki. Zobaczymy jaki. No rzadko, mało tych karpi dzisiaj łowię przez ostatnie dni, bo jesiotry. Na chmury idą, zapowiadają deszcze znów. A tu jeszcze sobotę na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek i dopiero z wtorku na środę i w środę jadę tu jeszcze 4 nocki. Dopiero po 2 nocach jestem. Ostatnią nockę, czyli tą, co minęła, odpuściłem sobie trochę ze względu na te jesiotry. Weźmiemy ją trochę dołem, ale tu jest ta mata tutaj jest, bo zahaczyłem. Mata jest tu w wodzie
i można rybę stracić, jak nisko się puści. No chciałbym wyholować tego karpia, bo mało tych karpi, drodzy Państwo, tych jesiotrów to multum jest. Zobaczymy tylko jaki. Widzę, że karp, ale nie widzę jaki. Dołem, 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 dołem. Pokaż się. Ło, ładny. Ładny byczek. Ładny, goły. Goły. I z tym złamanym podbierakiem spróbuję go wziąć. Nie jest byk, ale ło, gruby jest, krótki, a gruby. No. Gruby jest. Może być większy niż 8 kilo. Może być więcej niż 8 kilo, bo jest krótki, a gruby. Brakło mi tą część złamaną. Brakła mi ta część złamana. Pomału, pomału. Zaliczony. 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 No, o! Gdzie się wpiął? Delikatnie. Zobaczcie. Życiówka. Daje bank, że ponad 12 kilo. Oby, oby. Będę miał życióweczkę pobitą. Piękny. O! 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 Piękny klusek. Ale życiuwa. Dobrze, zważę ją. O! Zważę ją. Jedenaście dziewięćset cztery. No to 11 kilo. 11 kilo, piękna ryba. Ile ma? Mówiłem, że jest
że będzie krótki. 80. No się źle ułożył. 80. kilo. Piękna klucha. Gruby, a krótki. 80 cm. 11900 do 850, czyli 11 kilo. Karpik. Piękny karp. Dobrze. Baja. Dziękuję ci za walkę. Odpoczywaj. Dziękuję ci za walkę. Ładny. Łap powietrza, łap. Piękny. Baja. Odpływaj, kochany. Odpływaj, byku. Baja. Do następnego, byku. Kolejny karp. Kolejny, tylko zobaczymy jaki. Mały, malutki. No ale karpik, nie? Z tych wariatów. Z tych wariatów, drodzy Państwo. Thank you.
tych wariatów. Ach. Złamany jest podbierak i brakuje trochę centymetrów, ale ryba dobrze zapięta. Thank you.
jest. Jest. Zobaczcie, jak zapięty. Zważymy. Siedem siedemset, sześć osiemset. Piękny karpiszonek. 6800. Baja. Ważymy siatkę. 960, 950 kilo dajemy na kosz. Dobrze. No i po tych karpiach kolejny jeziotr. Baja. Mam kolejną rybę, ale daleko poszła. Daleko poszła w tar, prawie pod tarlisko, ale odjazd był konkretny. Też jakaś fajna będzie, tylko zobaczymy co. Dlatego muszę za nią chodzić, drodzy Państwo, bo ja mam mało żyłki na bębnie, na kowrotku, z tego względu, że te jesiotry mi w nocy poplątały, dużo obcinałem i tu mało żyłki zostało. 60 metrów wszystkiego, może jest 50, więc muszę za rybą ganiać. Przekręcę trochę hamulec, ale nie dużo.
zmęczona. Osiem osiemset, 98 kilo prawie. 8 kilo. 8 kilo. Osiem kilo, ósemeczka. Dobrze, zbliża się trzecia nocka. Weźmiemy rybę, odczepimy ją z wody. Oczywiście wiecie, co to jest, nie inaczej. Co mamy? Mały karpik. Mały karpik. Maluszek. Taki bandyta. Baja. My wędkujemy dalej.